a zupełnie inne standardy, które są wymagane do autostrad i do dróg. To są zupełnie dwa różne światy. Świat lotniczy jest właśnie swoim własnym światem, który zdecydowanie wyżej ustawia poprzeczkę związaną z tymi wymaganiami. Bo przy tym ruchu, który obecnie jest tu na lotnisku, to trzeba mieć głowę na obkoło i trzeba na wszystko uważać. I także to nie jest takie proste. Różnica jest taka jak między mrówką a słoniem, z całym szacunkiem dla operatora spychacza, jak pan powiedział, jeżdżącego po ulicach. Tutaj człowiek pracuje nie tylko na bardzo wyspecjalizowanym, skomplikowanym sprzęcie, który musi obsłużyć, poza tym również pracuje na lotnisku, które rządzi się wieloma procedurami, zasadami. Musi to być znajomość wszystkich procedur obowiązujących na lotnisku, właśnie w celu zachowania i zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, a także specyfiki tej pracy. Proszę pamiętać, że właśnie ci operatorzy jeżdżą nie tylko po drogach, drogach dojazdowych, ale również poruszają się w ramach istniejącej infrastruktury i organizacji ruchu, która na tym lotnisku istnieje. Praca pod presją, o wypadek nie trudno, jakby się nie uważało, no i duża odpowiedzialność. Czas, który jest potrzebny, praktyka człowiekowi, w zależności od tego, w którym obszarze pracuje, zanim będzie rzeczywiście w stanie samodzielnie pracować, to jest od 4 do 6 lat.